Dzień dobry, witam uczniów klasy czwartej na kolejnej lekcji. Na dzisiejszej lekcji dowiesz się, jak poznawać przyrodę. Chciałbym, abyśmy się razem zastanowili, w jaki sposób możemy poznawać przyrodę. Zastanów się, jakimi zmysłami dysponujesz. Pierwszym zmysłem, o którym sobie powiemy, jest zmysł, dzięki któremu oglądasz to wideo i jest to wzrok. Teraz prosiłbym Cię o zamknięcie oczu i zastanowienie się, jakie jeszcze masz zmysły. Mimo, że masz już zamknięte oczy, to nadal możesz mnie słyszeć. Drugim zmysłem jest więc słuch. Możesz już otworzyć oczy. Zastanówmy się nad kolejnym zmysłem. Wyobraź sobie, że Twoja mama przygotowuje coś na obiad. Nie wiesz, co to jest, ale możesz rozpoznać, mimo iż nie widzisz tej potrawy, co to takiego. Jakim zmysłem się posłużysz, aby to rozpoznać? Tak, zgadłeś, jest to węch, zapach. Jest to nasz trzeci zmysł. Dobrze, mama skończyła obiad, woła nas na obiad. Idziemy, jemy. Co czujemy? Ale to jest dobre. Naszym kolejnym zmysłem jest oczywiście smak. Tym samym został nam jeszcze jeden zmysł do omówienia. Zastanów się, w jaki sposób ludzie, którzy nie widzą, mogą poznawać otoczenie. Wymieniliśmy sobie kilka zmysłów, jednak w jaki sposób ci ludzie mogą poruszać się i poznawać otoczenie, aby nie wejść w coś. Jako podpowiedź powiem, że używają takiej długiej, białej laski. Tą laską macają różne przedmioty dookoła, dzięki czemu wiedzą, gdzie jest ściana, gdzie są drzwi. Mówimy tutaj oczywiście o zmyśle dotyku. Brawo, poznałeś właśnie pięć zmysłów. Wymieńmy je sobie teraz. Wzrok, słuch, węch, smak i dotyk. Jako ciekawostkę chciałbym Wam też powiedzieć o super zmysłach zwierząt. Pierwszym zwierzęciem z super zmysłem będzie orzeł. Orły posiadają niesamowicie ostry wzrok, pięciokrotnie ostrzejszy niż ludzie, przez co z wysoka, kiedy latają nad ziemią, są w stanie wypatrzeć malutką przekąskę. Kolejnym super zwierzęciem będzie nietoperz. Otóż nietoperze niemalże nie widzą, a mimo to są w stanie latać w nocy. Robią to za pomocą swojego słuchu. Emitują one dźwięk na bardzo niskiej częstotliwości. Ten dźwięk odbija się od przeszkód, umożliwiając sprawne omijanie ich oraz polowanie. Kolejnym zwierzęciem z supermocami będzie pies. Psy są bardzo często wykorzystywane podczas lawin śnieżnych, błotnych oraz na lotniskach. Dzieje się tak dlatego, ponieważ posiadają one niesamowicie wrażliwy węch. Są w stanie więc wyczuć człowieka pod śniegiem lub też jakieś niebezpieczne materiały przewożone przez pasażerów. Przejdźmy teraz do kolejnej części lekcji. Zastanówmy się, gdzie i jak można szukać informacji o przyrodzie. Pierwszą i taką bardzo intuicyjną rzeczą jest oczywiście film, który oglądasz oraz wszelkie inne filmy przyrodnicze. Kolejną bardzo ważną rzeczą są oczywiście lekcje. A na lekcji korzystamy z książek do nauki. Kolejnym źródłem będą strony internetowe i tutaj chciałbym Cię zaprosić na naszą stronę internetową blesstest.com. Link możesz znaleźć również w opisie tego filmu. Kolejnym sposobem na poznawanie przyrody jest słuchanie radia i podcastów przyrodniczych. Ostatnim i zarazem najważniejszym są obserwacje oraz eksperymenty przyrodnicze. Zastanówmy się teraz, czym jest obserwacja. Obserwacja to uważne przyglądanie się wybranemu obiektowi.
Obserwacje przyrodnicze naprawdę mogą sprawiać nam dużo satysfakcji, zwłaszcza jeżeli widzimy jakieś zwierzę lub obiekt pierwszy raz. Czym są natomiast eksperymenty i doświadczenia? Eksperymenty i doświadczenia polegają na zaplanowaniu i wykonaniu czynności, które pomagają uzyskać odpowiedzi na pytania, jak coś się dzieje lub zachowuje, dlaczego tak się dzieje oraz czy coś się zmienia. Oraz czy coś się zmienia, jeśli zmieniły się okoliczności. Na koniec chciałbym Wam powiedzieć, czym różni się eksperyment od doświadczenia. Eksperyment wykonujemy pierwszy raz, nie wiemy, co się stanie. Natomiast doświadczenie podążamy wyznaczonymi już krokami, które ktoś już kiedyś zrobił i potwierdzamy, czy dostaniemy te same efekty. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną lekcję.